Ameryka przez kilka dekad była ziemią obiecaną dla tysięcy imigrantów z Europy, w tym także z Polski. Ale kiedy upadł komunizm, a Polska weszła do Unii Europejskiej, pracę i dobre pieniądze można było znaleźć znacznie bliżej. Od kilkunastu lat do Ameryki emigruje już znacznie mniej Polaków niż kiedyś. Jak zmieniła się Polonia w Stanach Zjednoczonych i kim są Polacy mieszkający w Nowym Jorku? Dowiesz się z tego odcinka podcastu. To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Jackowo w Chicago oraz Greenpoint w Nowym Jorku to dwa miejsca, które przez lata kojarzyły się z mieszkającą w Stanach Zjednoczonych Polonią. Dzisiaj to dzielnice, w których mieszkają inne grupy. Polacy wyprowadzili się do innych, zazwyczaj tańszych dzielnic. Szacuje się, że do polskich korzeni w Ameryce przyznaje się nawet 10 milionów osób, choć większość z nich w ogóle nie mówi po polsku. Zmierzmy się zatem z faktami i mitami o amerykańskiej Polonii, tej z Nowego Jorku. Ten odcinek po raz pierwszy ukazał się we wrześniu 2021 roku. Nazwa Bedford jest dobrze znana w Nowym Jorku. Od kilku lat to jeden z najmodniejszych rejonów Brooklynu. Do niedawna dzielnica jak każda inna. Dzisiaj jedno z miejsc nazywanych hipsterskim, z knajpkami, galeriami sztuki, ale też pchlim targiem. Bedford jest miejscem spotkań złotej nowojorskiej młodzieży. To tutaj spotykam swojego pierwszego gościa, choć ani on, ani ja nie należymy do hipsterów. Po prostu tutaj przecinały się nasze trasy podróży. Ja jechałem na lotnisko, a mój bohater z lotniska do domu w Nowym Jorku. Mariusz, ty właśnie przyleciałeś z Polski do Stanów Zjednoczonych po krótkich wakacjach w Polsce, tak to nazwijmy. Tak, zgadza się. Spędziłem 3 tygodnie w kraju. Jak to jest, jak się wraca do Polski na wakacje, a potem wracasz do domu, do Stanów Zjednoczonych? Słuchaj, po 20 latach mieszkania tutaj, to za każdym razem wygląda dokładnie tak samo. Mariusz Wolf to polski dziennikarz, historyk i politolog z Nowego Jorku. Pierwsze godziny, pierwsze dni są fantastyczne, bo widzimy się z rodziną, przyjaciółmi, dobre, smaczne polskie jedzenie, no ale po kilku dniach przyzwyczajenie do mieszkania w innym kraju chyba jednak troszeczkę zwycięża i gdzieś tam w pewnym momencie już się zaczyna odliczać dni i godziny do wyjazdu. Ile ty lat mieszkasz tutaj w Nowym Jorku? Bez mała 20 dokładnie. Jak to się zaczęło? Dlaczego w ogóle zdecydowałeś się na przyjazd do Nowego Jorku? Przyjechałem tutaj na studia po to, żeby kontynuować swoje studia. Skończyłem tutaj studia w Nowym Jorku, no i jakoś zostałem i wsiąkłem w to miasto mniej więcej. Zostałeś i najpierw parałeś się mediami. No tak, to robiłem to, co robiłem wcześniej w Polsce. Ja w Polsce też pracowałem w mediach, w Radio Plus w Gdańsku i w lokalnych stacjach telewizyjnych. No i robiłem tutaj dokładnie to samo. Było tutaj polonijne radio, jedno, drugie. Pracowałem w nowojorskiej redakcji Super Expressu. Please use trash receptacles. Thank you for riding with MTA New York City Transit. Wróćmy na chwilę na Manhattan i przenieśmy się w czasie. Poznajcie kolejną bohaterkę tej opowieści, Marysię Zapolski, z którą rozmawiałem w 2016 roku. Polkę, która mieszka w Nowym Jorku od 2000 roku. This is Times Square, 42nd Street. Sytuacja personalna i chęć podjęcia studiów w Ameryce. Tu w tej chwili jest twój dom, tu masz swoją rodzinę. Tak, w tej chwili Nowy Jork jest moim domem. Co jest takiego szczególnego w Ameryce, że chce się tutaj mieszkać? Wydaje mi się, że tolerancja i wielokulturowość. I nie w Ameryce, tylko w Nowym Jorku, bo Nowy Jork to nie jest Ameryka i nie chciałabym może mieszkać gdzieś w Kansas czy w Ohio. W Nowym Jorku przyciągnęła mnie wielokulturowość tego miasta i tempo. Marysia to jedna z tych Polek, które mają dobrą pracę na Manhattanie. Można nawet powiedzieć, że odniosła sukces zawodowy i obraca się głównie wśród swoich amerykańskich znajomych. To też osoba, która przeczy najbardziej znanemu i, co tu dużo mówić, stereotypowemu obrazowi Polaka z Nowego Jorku. Polaka, który mieszka na Greenpointie, mówi wyłącznie po polsku, je żurek z kiełbasą, a czas spędza głównie na polonijnych imprezach patriotycznych. Skoro zatem mowa o tak zwanym typowym Polaku z Nowego Jorku, to przenieśmy się na Greenpoint, dzielnicę Brooklynu, w której kilkanaście lat temu mieszkała największa grupa Polaków.
czyli starsza emigracja polityczna. Chodzi o Polaków, którzy wyjechali z ojczyzny w czasach komunizmu i osiedlili się w przeciętnej wówczas dzielnicy Nowego Jorku. Przed laty co drugi mieszkaniec Greenpointu był Polakiem. Kiedyś było tanio, bo tu można było wszystko załatwić po polsku, bo tu można było zjeść dobrze, praktycznie kupić wszystko, co w Polsce. Wojciech Maślanka jest dziennikarzem Nowego Dziennika, największej polonijnej gazety w Nowym Jorku. W USA mieszka od kilkunastu lat. Natomiast ci ludzie już parę dobrych lat temu, tak od 10 lat właściwie taki eksodus się zaczął z Greenpointu do innych dzielnic. Był spowodowany gentryfikacją i popularnością tej, jak to kiedyś mówili, zapyziałej dzielnicy przemysłowej i sypialni. Ta dzielnica jest blisko Manhattanu tak naprawdę. I gdy zapełniło się Bedford, które też jeszcze 15 lat temu było taką szarą dzielnicą, trzeba było rozszerzyć jak gdyby przestrzeń, a tuż za Williamsburgiem, za Bedford jest Greenpoint. To spowodowało, że ten rejon stał się bardzo popularny, był tani, więc szybko został wykupiony. I stał się drogi. Stał się drogi. Był taki moment, że mieszkania na Greenpointie były droższe niż na Manhattanie. Ci ludzie, którzy wynajmowali tu mieszkania, Polacy, po prostu musieli stąd uciekać. Bo nie mieli pieniędzy na to, żeby... Że ceny wynajmu mieszkań momentalnie poszły w górę w związku z tym, że dzielnica zaczęła mieć napływ nowych ludzi. To gdzie Polacy się wynieśli z Greenpointu? Bardzo blisko w sumie, do kolejnych dzielnic sąsiednich, Ridgewood, Maspeth, Glendale, Middle Village. To są te dzielnice najbardziej popularne. Tam też jest bardzo dużo domów. Polacy z Greenpointu uciekają też poza Nowy Jork, a więc New Jersey, Pensylwania. Pensylwania, Strasburg, tamte rejony są bardzo popularne, bo one są bardzo polskie. Jeżeli chodzi o klimat, temperaturę, o te cztery pory roku, takie jak w Polsce, tam są bardzo wyraźne, w przeciwieństwie do Nowego Jorku, gdzie tu nie zawsze ta zima jest zimą. Poza tym tam te domy były stosunkowo tanie. Eksodus z Greenpointu nie oznacza jednak, że w Nowym Jorku nie ma polskich spotkań, polskiej kultury czy polskiego jedzenia. Takie polonijne imprezy organizowane są albo przez nowojorski konsulat, albo przez istniejące wciąż polskie kościoły. Są imprezy organizowane przy parafiach, bo w Stanach Zjednoczonych kościoły jednak cieszą się w dalszym ciągu dużą popularnością. To wszystko jest spowodowane tym, że życie kulturalne tak przetrwało tutaj, tak jak kiedyś pod zaborami w Polsce kultura, język polski przetrwał przy kościołach, tak tutaj w dalszym ciągu tak jest. Na emigracji, od początku emigracji, gdzie się pojawili Polacy, tam budowali kościoły i wokół tych kościołów powstawały szkoły, powstawały instytucje kulturalne i to się rozrastało. I to w dalszym ciągu funkcjonuje, w oczywiście dużo mniejszym stopniu, ale jednak w dzielnicach zawsze jest przynajmniej jeden kościół, wokół którego toczy się to życie takie dzielnicowe, polonijne, kulturalne i patriotyczne jednocześnie. Wy w Polsce nie musicie aż tak demonstrować polskości. Ty nie musisz flag stawiać przed domem, bo ty mieszkasz w Polsce. Marek Skulimowski mieszka w Nowym Jorku od 20 lat. Jest prezesem Fundacji Kościuszkowskiej, najbardziej znanej polskiej organizacji działającej w Stanach Zjednoczonych. My jesteśmy jednak dumni ze swojego pochodzenia i podobnie jak inne grupy etniczne. Trochę można powiedzieć tak, chcemy konkurować i też chcemy pokazać, że mamy bogatą kulturę, bogatą historię i tradycje. Jeżeli jak Irlandczycy przychodzą i tańczą na paradzie, to Polacy wychodzą w krakowskich strojach na swojej paradzie. To jest naturalne. My mieszkamy w trochę innym środowisku. My musimy to eksponować, te nasze korzenie, kraj pochodzenia, bo my jesteśmy z tego dumni. Dla was to wygląda jak folklor. Dla mnie nie do końca, bo to pokazuje koloryt, ogrom tradycji polskich, które przetrwały i często właśnie trwają w dalszym ciągu tak codziennie wśród Polaków, bo na spotkanie z prezydentem w Polsce mało się zdarza, że ktoś wychodzi w stroju ludowym, biłgorajskim, nie wiem, jakim łowickim, ale co innego, jak prezydent przyjeżdża do Passaic, czy do Linden, czy do na Greenpoint, to rzeczywiście jesteśmy pewni, że zobaczymy takie osoby. Naprawdę to wynika z tego, że my jesteśmy wśród innych grup etnicznych i chcemy się jakoś wyróżniać. Słuchasz archiwalnego odcinka podcastu Świat z września 2021 roku. To opowieść o Polakach, którzy mieszkają w Nowym Jorku. Przed nami pytanie, czy można ich jeszcze nazwać Polonią? To jest podcast Świat. Tu Ameryka jest. Dużo konkurencji tutaj. Tutaj jest wszystko największe. Największe buildingi. Tam szynów więcej niż indziej na całym świecie. Gdy Władysław Kargul i Kazimierz Pawlak w filmie Kochaj albo rzuć jadą do Ameryki,
spotykają się z Polakami z tak zwanej starej emigracji. Chodzi o tych Polaków, którzy wyjechali z kraju za chlebem lub z powodów politycznych jeszcze w latach 60. czy 70., czyli gdy Warszawą rządziły komunistyczne władze. To właśnie wtedy powstał istniejący do dzisiaj stereotyp polskiego emigranta w Nowym Jorku czy Chicago. W latach 90., gdy komunizm w Polsce upadł, do Ameryki wyjechała kolejna duża grupa Polaków. Podobnie było w pierwszych latach XXI wieku. Wtedy też w Nowym Jorku powstawały nowe polonijne gazety czy stacje radiowe. Radio Rytm, Radio Rytm. Tu Polskie Radio Rytm. Ja kocham radio, bo wychowałem się na radiu, tworzyłem radio i to radio stało się moim życiem, moją pracą. Tutaj jak przyjechałeś, to zaczęło się od którego radia? Tu przyjechałem do pracy, do Radia Rytm, które miało siedzibę na Manhattanie przy Broadway. No i pracowałem tam 5 lat, aż no niestety tarcie, ale nie między nami w radiu, tylko między właścicielem, menadżerem, a innymi organizacjami i wszystko się zawaliło niestety. No i wtedy trafiłem do innego radia, do Pomony. Już poza Nowym Jorkiem. I też to radio zostało zlikwidowane, bo właściciel jest sprzedał Latynosom. Straciliśmy pracę, Polonia straciła swoje medium. Tak więc ja tak patrząc na te media polonijne, to one mają taką średnią żywotność około 10 lat. Bo wcześniej też były różnego rodzaju rozgłośnie, było tak zwane nasze radio. Było Radio 2 Edwardu, było wiele innych rozgłośni, czy programów radiowych, które nadawały 2, 3, 4 godziny albo dziennie, albo tygodniowo. Ale Nowy Jork nie ma szczęścia do rozgłośni radiowych, niestety. Dlaczego? Wydaje mi się, że nigdy w Nowym Jorku nie zostało wypracowane, ta kooperacja nie została wypracowana pomiędzy biznesami a rozgłośniami radiowymi. Ale z kolei w Nowym Jorku jest kilka gazet, które cały czas istnieją i trzymają się, wydaje mi się, całkiem nieźle, skoro ten rynek polonijny się kurczy, a gazety jednak istnieją. No, Nowy Dziennik 50 lat. Te polonijne media to nie są media, no właśnie takie, które mają stabilne finansowanie, które mają po prostu dużo pieniędzy. No nie, one funkcjonują na granicy. Ale jakoś dajemy radę. Szacuje się, że Polaków, którzy uczestniczą w kulturalno-patriotycznym życiu w Nowym Jorku, czy też czytają polskie gazety, jest coraz mniej. Jak bardzo mniej? Polacy coraz rzadziej obracają się wyłącznie w swoim środowisku, a coraz częściej żyją, pracują i przyjaźnią się z Amerykanami. Rzeczywiście jesteśmy takim narodem, który dużo łatwiej przyswaja kulturę. Ponownie Marek Skulimowski, prezes Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku. Kulturowo jesteśmy z obrębu cywilizacji zachodniej, więc tu nie ma większego problemu, ale od 2004 roku wejścia Polski do Unii Europejskiej imigracja do Stanów Zjednoczonych zaczęła zamierać. Brak tej świeżej, nowej krwi imigrantów, która była stale dopływała do Chicago, do Greenpointu w Nowym Jorku i innych dzielnic, powodowało, że te dzielnice żyły cały czas. Zanik tej emigracji powoduje, że te dzielnice na naszych oczach w jednym pokoleniu przestają istnieć. To tylko z tego wynika. Z braku świeżej imigracji, z braku tych ludzi, którzy muszą się uczyć w tym swoim getcie etnicznym wszystkiego, jak funkcjonować w tym nowym kraju, do którego przyjechali. Czyli do tego były im potrzebne te polskie agencje, czy polskie biura podróży, polskie restauracje i polscy prawnicy i tak dalej. Nie ma dopływu Polaków. To wszystko zmienia swój profil. Wiesz, rozmawiamy w 2021 roku, właściwie w drugiej jego połowie. Raz jeszcze Mariusz Wolf, polski dziennikarz, historyk i politolog z Nowego Jorku. I ja bym chciał powiedzieć Ci taką być może szokującą rzecz. W moim przekonaniu nie ma czegoś takiego jak Polonia. Już nie ma czegoś takiego jak Polonia. Polonia to był taki byt, który równolegle istniał, taki społeczny byt, tak? Który równolegle istniał do społeczeństwa polskiego w Polsce. No i kiedy w Polsce działy się różne złe rzeczy, zabory najpierw, potem wojna jedna, druga. I Polacy tutaj, ten ich świat bardzo różnił się od tego świata, który był w Polsce. Natomiast dzisiaj, kiedy my rozmawiamy, to ten świat jest dokładnie taki sam. My nie jesteśmy Polonią, my jesteśmy po prostu Polakami, którzy akurat mieszkają w Nowym Jorku. I pewnie nie różnimy się w tym w ogóle od Polaków, którzy mieszkają, nie wiem, w Londynie czy w Berlinie. Czyli coś, co Amerykanie na przykład nazwaliby społeczność polska, tak, a nie Polonia. Myślę, że tak, ale też ta społeczność sama w sobie też nie jest zbyt mocna i zbyt trwała. Polacy nigdy chyba nie tworzyli jakiejś specjalnej siły taką, jak tworzyli, nie wiem, Irlandczycy czy Włosi. Nie ma czegoś chyba takiego i nigdy nie było. No. To jest po prostu grupa ludzi, którzy urodzili się w Polsce, którzy mówią tym samym językiem. I jeżeli jest jakikolwiek wspólny mianownik, to być może są to polskie kościoły, wokół których to się jakoś troszeczkę jeszcze obraca, ale to jest bardzo słaby wspólny mianownik. Oni być może przychodzą tam dla spraw duchowych,
ale nie po to, żeby tworzyć jakąś silną organizację polityczną na przykład. Te stroje, powiedzmy, krakowskie, o których mówiłeś, jedzące kiełbasę, to być może gdzieś na zdjęciach z lat 50. istnieją, ale w rzeczywistości nie, już dawno nie. No. Znaczy, sam widziałem fakt, że w Chicago, a nie w Nowym Jorku, bo o Nowym Jorku rozmawiamy, ale sam pamiętam sprzed lat bodajże 12-13 restaurację Zakopianka, Podhalanka, jakoś tak w Chicago, gdzie jak wszedłem, to pan miał ceratę jak za czasów komunizmu, sandały takie plecione jak za czasów komunizmu i łyżeczki aluminiowe, które się topiły w gorącej herbacie. Wszystko to, co ja pamiętam ze swojego bardzo wczesnego dzieciństwa, więc takie skanseny pewnie jeszcze są. To są skanseny, które, no więc właśnie, są tylko po to stworzone, bo one działają jakoś być może emocjonalnie. Od miejsca, w którym siedzimy teraz, przejdźmy się na spacer kilka minut i trafimy do słynnego baru Pyza, który wygląda dokładnie jak stołówka przyzakładowa z lat 70. i która ma bardzo bogatą klientelę. Tam przychodzą ludzie naprawdę wszelkiego pochodzenia i robotnicy i młodzież tutaj kolorowa po to, żeby zjeść i spróbować polskiego schabowego z mizerią na przykład. To są miejsca, które mają jakąś swoją specyfikę. Nie wiem, być może chińskie bary, które używają rysunków smoka. Nie wiem, czy się ktoś specjalnie smokiem w Chinach przejmuje. Nie wiem, po prostu to jest pewnego rodzaju skansen, który wywołuje jakieś tam reakcje w mózgu. No i ten bar Pyza to taki nasz ten smok złoty. Mariusz Wolf, polski dziennikarz, historyk i politolog z Nowego Jorku, kończy ten odcinek podcastu Świat. Przypominam, że to odcinek archiwalny z września 2021 roku. Podcast Świat możesz znaleźć co środę w aplikacjach podcastowych takich jak Spotify, SoundCloud czy Apple Podcast, a także na stronie internetowej Polskiego Radia i na kanale Podcast Świat na YouTube. A w każdą niedzielę wieczorem lub w poniedziałek na YouTube ląduje nowy film z wakacyjnego cyklu podróżniczego Bucket List. Subskrybuj nasz kanał na YouTube i powiedz o nas swoim znajomym. Ja nazywam się Wojciech Cygielski, dziękuję za uwagę i wracam za tydzień. To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.